Witamy wszystkich na uroczystości przekazania betlejemskiego światła pokoju. W szczególności witamy wicemarszałka Mirona Sycza. Tegoroczne hasło to światło nadziei. W kolejnych miesiącach trwania pandemii koronawirusa, w czasie gdy wydaje się, że zaczynamy wchodzić z niej małymi krokami, po roku aktywnej służby, którą daliśmy światu, kolejnym etapem jest nieść światu nadzieję na lepszy świat i lepszego ja. Za chwilę komendant Hufca, ZHP Bartoszyce, harcmistrz Paweł Wołok, zuchenka Julia Jarmoła z 7 Gromady Zuchowi Królika Barsa oraz wasyscy harcerzy wprowadzą światło do naszego miasta. Prosimy o zabranie głosu komendanta Hufca ZHP Bartoszyce, harcmistrza Pawła Wołoch. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym przekazaniu betlejemskiego światła pokoju. Jak co roku bartoszyccy harcerze, w tym wypadku nietypowo, bo samolotem przetransportowali betlejemskie światło pokoju, które swój początek ma w grotach Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tam z kolei austriaccy skauci przekazują to światło na Słowację i z rąk słowackich skautów na Łysej Polanie odebraliśmy je i przywędrowaliśmy z nim do Bartoszyc. Tegoroczne hasło betlejemskiego światła pokoju brzmi Światło Nadziei. Ma ono za zadanie nieść właśnie tą nadzieję w tych niepewnych, trudnych i dość skomplikowanych czasach, szczególnie w sytuacji geopolitycznej na świecie. Warto tutaj też dodać, że w rejonach, w które to światło przechodzi, na czas jego transportu wstrzymane są działania wojenne. Naszym zadaniem jest także przekazanie tego światła do służb, które chronią polskiej granicy, a także i za pośrednictwem Straży Granicznej do Rosji, Białorusi i Ukrainy. Bardzo się cieszę, że możemy już od wielu lat ten symbol płomień przekazywać. Naszym marzeniem jest, żeby dotarł on jak najdalej, żeby zagościł w wielu domach. Niech ten symbol betlejemskiego światła pokoju zatrzyma nas trochę w tym pędzie, a także niech ten symbol skłoni nas do refleksji, do współpracy, do pojednania tam, gdzie jest potrzebne. Co roku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach i z Urzędem Miejskim w Bartoszycach realizujemy konkurs na lampę betlejemskiego światła pokoju. Ja poproszę tutaj do siebie pana wicestarostę i pana sekretarza miasta w Bartoszyce. Uhonorujemy tegorocznych laureatów. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się ogromnie, że w imieniu Starostwa Powiatowego mogę tutaj z Wami przebywać i te światełko dzisiaj przekazywać, pokoju, światło. Jest to symbol miłości, jakby światło jest drogowskazem w życiu, symbol narodzenia Chrystusa i symbol pokoju. Takiego pokoju myślę, że przekażemy to w całym powiecie naszym, żeby zapanował w naszych miastach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Życzymy tego pokoju jak najwięcej. Oby on trwał cały czas. Wszystkim zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo.